Dzień doberek, hello, hello. Witam na dzisiejszym streamku. Ja jestem Darkarchon i zapomniałem puścić liczników, więc puszczę liczniki. Będą nam dzisiaj potrzebne, bo zagłosowaliście, że będziemy grać w FIFA na Engage'u. Nie wiem dlaczego, nie spodziewałem się tego wyniku. Myślałem, że GTA jest dużo popularniejsze, ale najwyraźniej nie. Cześć Marku, dzięki za 19 miesięcy subka. Dlaczego się ten live split nie odpala? Odpalił się. No i tak, trzeba wskoczyć do arkuszu z Engage'em. I sobie przekopiować wyniki. Trzeba Didzie kibicować. To prawda. Dida as gods. Ups. Tutaj tak, 180 godzin i tutaj jakiś dobry program do robienia dependency tree. Nie polecę żadnego, bo ostatni raz jak programowałem, to jeszcze byłem w pieluchach tak porządnie. Nic dobrego nie polecę. Ja jestem takim staroszkolnym programistą, że ja programuję wszystko w notatniku. Gita używam z linii command bez żadnych GUI. I ja jestem kompletnie nieobeznany w jakichkolwiek programach do czegokolwiek, więc przepraszam od razu, że jestem bardzo niepomocny w tym temacie. Link do tabeli Engage oczywiście można znaleźć tutaj. Wypełniłem. Czemu się wpisało? Aha, tutaj pokazuje zły licznik po prostu. Cześć typie. Siema, siemanko, jak tam przygotowania do drunk streamu? Co? Jakiego drunk streamu? Ja muszę być trzeźwy, ja muszę być w pełni sił umysłowych. Przyznam szczerze, jestem tak zmęczony w głowie po maratonie montażu ostatnich dwóch dni, czy nawet trzech dni. Co, jaki mamy dzień tygodnia? Wtorek mamy, czekajcie. Ja muszę odwrócić kolejnością. Tu rzeczy. Tu muszę naprawić licznik. Dlaczego nie chcesz się dać przechwycić? Coś się zepsuło. Coś się zepsuło. Coś się faktycznie zepsuło i nie mogę przechwycić tego drugiego okna teraz. Jak tam żyłem po ostatniej fifce? Bardzo dobrze, nie miałem nawet kaca, co mnie bardzo zaskoczyło. Może wyłączę i puszczę jeszcze raz, to może zaskoczy. Jeszcze raz z tego live splita. Dajesz jeszcze jeden egzemplarz. Total. Tu będzie teraz... Lapsed. Okej. Dobra, teraz chyba zadziałało odwrotnie niż chciałem, ale jest ważne, że mam dwa liczniki znowu wykrywane. Ktoś się nie chciał wykryć ten drugi. Gita w ogóle używałem tylko w pracy do swoich własnych jakichś tam projektów. Gównianych nawet nie wersjonuję, bo mi się nie chce. Zatem nigdy nie umiałem tego dobrze używać. Używałem w pracy tylko tak, jak mi kazali, do klonowania, do pulowania, do pushowania i nigdy tak naprawdę nie zgłębiałem się, jak się powinno używać prawidłowo. No jest, poplątały mi się kable, nic dzisiaj nie działa. Starość nie rada. Kabel USB, coś tam, próba. Okej. Już chyba jestem gotów. Tak. Maniek. Taki mamut był, Maniek. Dziękuję pięknie za drugi miesiąc subskrypcji. Dobra. Mam nadzieję, że tylko u ciebie się coś zwiesiło, bo z mojej strony wydaje się wszystko działać. I oby tak zostało.
Dobry człowiek, Dida 1, Dida 2, Dida 3, Dida 4, dzięki za 35 miesięcy i dla pana Wulpesa, który nieustannie dorzuca kolejne suby do puli. Wow. I faktycznie mam koszulkę z Cyberpunka dzisiaj. Palarek, dzięki za rajda. Wracamy do kariery, to ja odpalam licznik. Start. I będę się starał dzisiaj. Okej, mamy pierwszy tydzień drugiego sezonu. Te takie badziewne mecze chyba dalej mogę symulować, nie? Zobaczymy w każdym razie, że to się chyba nie zresetowało. Jezu, ile subów. Ja cię kręcę. Zasymulujemy, zobaczymy, co się stanie. 3-0. Dobra, więc chyba te symulacje dalej działają tak, jak powinny. 17 punktów prestiżu, top 3, okej. Więc to też powinienem móc zasymulować bez problemu. 5-0, okej. Na pewno da się przejść tylko symulując. Okej, to jest chyba 2,5. Z tym może być gorzej, no ale spróbujemy. 4-1. Dobra. Szczyt tabeli. Tutaj znowu symulacja. I 0-0. Niedobrze. Juventus na prowadzeniu. Walka z Manchesterem. No to tu już muszę zagrać. Cześć, ten typ. Przy zbiórce klocków Lego był poruszany temat tego typu streama. Ale mam dzisiaj zawias. Nie mam kompletnie pojęcia, o czym rozmawiamy. Muzyczki nie słychać, faktycznie. O, już naprawiłem. Proszę bardzo. Sprawdź skład, bo ostatnio Szewczenko był kontuzjowany. Dobry pomysł. Po takiej przerwie nie wiem, czy ja będę umiał jeszcze w to grać. Team management. Szewczenko już jest z powrotem w teamie. Tu mam jakiegoś midlanera strasznie słabego. Znaczy midfieldera, tak się mówi, tak? To nie League of Legends, to piłka nożna. Dobra. Chyba mam porządny skład. Dobra, spróbujemy. Milan, więc z Manchester, dobrze. No zobaczymy. Od pięknego podania. I już zabrana. Oj! Żółta kartka na dzień dobry. No, dobry start. I rożny. Co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje? Jezu, jak mnie robią, jak chcą. Nie mam czego pić. Ja na szczęście odpukać nie jestem alkoholikiem. W ogóle alkohol u mnie w domu to jest święto. Jak jest jakiś. Cholera, kopnąłem mu prosto w gębę. Bąk. Pięknie, 1-0.
Aby tak zostało. Ridowniku, dzień dobry. Dziękuję za 19 miesięcy suba. Tak! Neville, ten z Harry'ego Pottera, mi trafił gola. Nie jest tak, że jak nie jesteś alkoholikiem, to powinieneś mieć zawsze coś w barku. Tylko, że ja nie kupuję... O, w mordę. Ja nie kupuję alkoholu, więc może to... To też ułatwia nie mieć niczego w barku. O-o. Kurde. Ostro mnie jadą. No nie, nie. W UK-u też zazwyczaj przynoszą goście jakiś alkohol, zdarza się, i potem leży, dopóki ktoś nie przyjedzie, bo nie wypije. Akurat w tym momencie nie mam żadnego niewypitego, bo były święta i była rodzinka i wypili wszystkie. Ile mi tej fify zostało? Jeszcze jakieś 12 godzin, kotek. Licząc po 3 godziny na rok sezonu. No to są jakieś jaja. Dwa, dwa. No ostatnio z symulacjami były 3 godziny na rok, więc... Coś ty zrobił, ziomek. Tenko. Nie daj się, chłopie, nie daj się, nie daj się, nie daj się. Ech. Ej. To nie było czyste. Przecież nie przegram meczu, no. Nie wolno. Ty. Pięknie. Aaaa! Nie daj mu. Dawaj piłę farfocną. Kurde, dobrzy są. Dajesz, dajesz, dajesz. Ej, to było bardzo nieuczciwe, proszę pana. 2-2, może być. Może być. Uff. No remis jest okej. Okay. Mogło być gorzej. Aha, bo to było w jakimś Champions Cupie w ogóle. Ups. Okay, to mogę zasymulować znowu. 3-1. Pięknie. O, i góra tabeli. Lepszy youtuber od zawsze. Dziękuję za najnowszą recenzję Pegasusa. Aj, bardzo mi miło. Dziękuję, Dion Slayer. Bardzo mi miło. Cieszę się, że się podobała recenzja Valera. Ok, 3-0. No, mam tyle samo punktów co Manchester, to chyba przejdę dalej. Bardzo się fajnie pracowało nad tą recenzją. Uuu, to trzeba zagrać. Z Interkiem. Mhm.
I zaraz będę miał trzeci poziom prestiżu. Fajnie, fajnie zrobić śmieszny film. Śmieszny, nie nazywam go śmiesznym, nie nazywam go śmiesznym, cringe'owy film. Fajnie zrobić taki raz na pół roku. Posiedzieć parę dni, żeby było w miarę zabawnie. Ale nie wyobrażam sobie robić tego ciągle. To musi strasznie być wypalające. Bo człowiek siedzi i montuje potem ten film dwa dni, to już nic się nie wydaje śmieszne i wszystko się wydaje już takie suche i zmęczone i... Jak się słyszy ten sam dowcip ze swojej własnej gęby 30 razy, to jest tragedia. Nie wyobrażam sobie, jak ci youtuberzy, które robią wiecznie śmieszne filmiki, że to dla nich jest dalej śmieszne, bo dla mnie po paru minutach przestaje być. I zawsze tylko ściskam pięści fuck, nie strzelił. I tylko czekam, jaka będzie reakcja, bo ja na to patrzę i myślę, Jezu, jakie to jest suche i smutne i nieśmieszne. Więc wielkie propsy dla komediantów, którzy robią komedię i wiedzą, że to, co robią, jest zabawne. Bo ja tego... Ja bym tego nie potrafił wyczuć, czy coś jest jeszcze zabawne, czy nie. Dla mnie automatycznie po chwili przestaje być. Wow! Panie! Tam same łapki w górę widziałam pod materiałem. Ty kurde. Jaka jest różnica między komikiem a komediantem? Nie wiem. Komik mówi śmieszne rzeczy, a komediant mówi rzeczy śmiesznie. Dwa zero. Dobrze podają. Och, przestrzelił jak dobrze. Najśmieszniejsze jest to, że ja mam w głowie zaplanowany cały lore tych filmów o Funstation i ja wiem, jak powinny się potoczyć kolejne i w ogóle, i nie wiem, czy to jest słodkie, czy przerażające, że ja mam tam w głowie cały Funstation Extended Universe. Mam już rozpisane kilka punktów na to, jakbym chciał, żeby wyglądały następne materiały, co tam się musi pojawić, jakie elementy fabularne. Dajesz! Za późno znowu. Ej. No, druga kartka. Nie. O ty. Dawaj. 3-1. Jej! Cześć, Jaroszku! Gdybyś zapomniał strumyku, to byś niewiele stracił, tak po prawdzie, więc spokojnie. Nie spodziewam się dzisiaj jakiejś rewolucji, ale... Jeśli mam mieć wszystko udokumentowane... Cholera jasna.
Streamowa kłótnia za dziorkiem? Nie, wręcz przeciwnie. Dlaczego mielibyśmy się kłócić? Wymiana opinii to nie jest kłótnia. A mieć konfliktujące opinie jako dorośli ludzie i się o to nie pokłócić. Ale że nie, że we współczesnym klimacie politycznym często się o tym zapomina. Gadaliśmy jeszcze dobre 15 minut, ale nie na tematy streamowe. Na bardziej... na interesujące tematy. Tak w ogóle. Może niedługo będziemy mogli wam coś zdradzić fajnego. Kurde, drugie miejsce. Trzeba będzie coś z tą tabelą zrobić. O nie, czemu Juventus? Despacito. Dajesz. Gol. 1-0. Żałuję trochę, że nie jestem fanem piłki nożnej, bo widzę, że tutaj ludzie patrzą na te mecze i mają taką nostalgię do tych wszystkich piłkarzy. I oprócz tego, że ja kojarzę parę nazwisk, to dla mnie absolutnie nic nie ogarniam. Zawsze zazdro, jak nie jestem częścią jakiegoś takiego... Tak samo z samochodami. Nie ogarniam samochodów, nie jestem w ogóle zainteresowany autami. To są rzeczy, które mnie... Ale go zrobiłem. O, jaj. Strasznie powoli biegają, nie? Biorę ich jak chcę. I akcja za akcją. Znowu za późno. O! Nie! Uff, Didusiu, uratowałeś mi żyć, jak to się mówi po śląsku. A ty... O! Przestrzelił. Dida na bramce najlepsza, sobie wyobrażam taką leżącą Didę, która zajmuje tam pół bramki. No jak mają strzelić? No nie strzelą, no nie ma opcji. ...2-0, kochani. Hiro Szymon, to już rok, faktycznie! Ja cię kręcę, dzięki za 12 miesięcy. Ale czas leci... porąbany. 12 miechów. Masakra. A, przejąłem, frajerze. No jest Sidorf. 3-0. Szkoda, że Engage nie był niezależną konsolą. Myślę, że Dida jak broni, to żeby dobrze broniła, to piłkarze do niej krzyczą: masz!
Zostanę tak. O ty kurnie. No, nie w tę stronę miałeś podać. Kumplu. Może od tej strony zrobimy. O, pięknie. Puste. 4-0. 4-0. Czy odtwarzacz na Nguno nie działał w tle z innymi apkami? Mógł działać, bez problemu można było puścić sobie jakąś inną apkę, na przykład z muzyką w tle. Można, jest multitasking na Engage'u. Nie sugeruję tego używać, bo jest mało RAMu. Ale do czegoś takiego jak puszczenie muzyki powinno starczyć. Czy tam radio, głównie radio było na Engage'u fajnie. I słuchawki robiły za antenę. Pierwsze miejsce. Wszystkie telefony z Symbianem. Można było otworzyć sobie takie menu i wybrać sobie, co tam się chce robić. I tu wszystkie aplikacje były otwarte. Ja nie otwieram, bo to zjada RAM i szczególnie te ciężkie gry na Engage'a potem spowalniają niepotrzebnie, więc nie otwieram niczego w tle. Rację, to też trzeba będzie zagrać. Dużo gwiazdek. Gry Java bez problemu działają na tym telefonie, tak. Kiedyś robiłem materiały o grach Java, to właśnie na Engage'u je ogrywałem, no bo mam wyjście wideo. Ile Engage ma RAMu? Chciałbym powiedzieć, że 32 MB, ale nie jestem pewien, czy aż tyle. Mógł być dużo mniej i może po prostu źle pamiętam. Aj, za późno. Z czasem, jak się za szybko biegnie, szczególnie jak się robi sprint, to czasem jest duże opóźnienie w strzeleniu. Nie wiem, piłkarz się tam musi chyba przygotować do strzału i nie można tak po... Można tak po prostu z biegu czasem strzelić. Uff! Na Engage wyszły tylko 63 gry. Tak jest. I to jest i tak zawyżona liczba. Większość oficjalnych list podaje mniejsze, bo nie liczy na przykład gier, które były dołączane do telefonu w niektórych regionach. Ja je liczę, bo chcę przejść wszystkie. Więc do kupienia było mniej, ale ogólnie wszystkich było 63 wedle tego, co udało nam się wyliczyć. To jest największa liczba gier, jaką kiedykolwiek tam wyliczono. Więc spodziewam się, że to już wszystko. I mam wszystkie w kolekcji oprócz jednej. Brakuje mi tylko jednej gry. I na razie nie wiem, jak ją dostać, więc jej nie dostałem. Jakbym wiedział jak. Virtua Cup nigdy nie wyszło, wyszła tylko beta. Nawet nie wyszła, po prostu istnieje beta. Jest kilka gier, których nigdy nie wydano. Kilka z nich mam również w swojej kolekcji na kartridżach, ale nie wszystkie, bo akurat tych nie zbieram, więc... Jest Habbo Island, jest Virtua Cup, jest Leisure Suit Larry. Na Engage'ach, gier, które nie wyszły. Jest mnóstwo takich projektów, które nigdy nie zostały ukończone. Czyli istnieje szansa, że jest jakaś gra, która wyszła, a nie ma jej na liście? Myślę, że szansa jest prawie zerowa, ale no nie powiem, że nie. Tak samo jak z grami na NES-a, jak TMR zaczął swój maraton gier na NES-a. To oficjalne listy gier na NES-a były krótsze niż, jak się okazało, gry, które on jeszcze znalazł potem w trakcie. No co to? Są jakieś żarty.
Dida ma chyba dzisiaj gorszy dzień, że przepuszcza takie syfiaste gole. Czy mógłbyś podzielić się nazwą odtwarzacza muzyki, która leci przed streamkiem? To nie jest odtwarzacz, to jest narzędzie do streamerów. Nazywa się Precel. Jest płatny i pozwala... Ma po prostu, jest taka kolekcja płatna muzyki, której można bezpiecznie używać na streamach i na YouTubie. To jest taki bezpieczny odtwarzacz, żeby nie było problemów z prawami autorskimi. 5-2 wygrywam już, okej. Zrobimy z tego 6. Dobij go, cholera. Nie umiem czasem trafić tymi małymi piłkarzykami w tych innych piłkarzyków. O, piękne przejęcie. O, czysty, sam na sam z bramkarzem. Piękne to było, piękne. Tak, najdroższą grą na Engage'a jest Sega Rally. Nie podam wam konkretnych kwot, no bo to są tak rzadkie gry i tak mało popularne, że nie ma jakiegoś takiego odgórnego miejsca, gdzie można by było popatrzeć, po ile się sprzedają. One się sprzedają, powiedzmy, tak, nie wiem, raz na rok, raz na 2 lata. Nie ma jakiegoś takiego rynku, gdzie można by było porównywać ceny. Ale bez problemu da się sprzedać za kilkaset euro na pewno. Zafoliowany egzemplarz. Ja pamiętam semicki kupiec. Gry na Engage'a kosztowały od 150 do 350 zł, w zależności od tego, czy były dystrybuowane lokalnie, czy były po prostu z importu. Czy będę symulować to, nie symulować? Próbowałem zainstalować emulator Engage'a, ale u mnie nie działa. O, 0-0, to niedobrze. Po prostu na ekranie się nic nie wyświetla. Jest taki efekt jak na starych Windowsach, że po prostu mam to, co tam było w buforze, rozmyte. I po prostu obraz się nie wyświetla, ale... Tak słyszałem właśnie, że na Androidzie działa lepiej niż na Windowsie, ale nie mam pod ręką żadnego telefonu z Androidem, a nie chce mi się bawić emulatorami emulatorów. Znowu Manchester. No ale też nie jest mi jakoś szczególnie potrzebny emulator Engage'a, skoro mam Engage'a. Oryginalne doświadczenie mimo wszystko to jest to... To tak jak z seksem, no można emulować, ale to nie to samo, nie? Co 5 rosłych mężczyzn i ty. Co? Ja, co on robi? Ziomek. Dzięki, Lida. Dida uratował sytuację. To nie wiem, czy to jest już Dida przed, czy po zmianie płci. Czy powinienem mówić, że uratował, czy uratowała sytuację. Pięknie podane. I jest 1-0! To był piękny gol, naprawdę. To chyba jeden z ładniejszych, jakie mi się udało strzelić w tej grze na razie. I będzie 2. Nie będzie, bo tutaj pięknie mi zabrali. No jak się gra z tymi wysokopoziomowymi drużynami, to nawet na easy potrafi być trudno. Ale ogólnie poziom trudności wydaje mi się sporo niższy niż w
2004. Myślę, że w dużej mierze przez to, że jest dużo większy zakres ruchów, więc na dużo więcej sposobów można zareagować. Zero baby! Ho, że to nie był spalony w ogóle, to jest dziwne. Nie, w futbol się raczej nie wciągnę. Znaczy, lubię oglądać mecze, jak jest jakiś taki jakiś duży turniej, gdzie gra Polska albo coś i mogę sobie popatrzeć. To jest ekscytujące, nie ukrywam. Ale nie wciągnąłbym się w piłkę nożną tak bardziej. Byłem na kilku meczach i fajne są emocje i w ogóle i ten, ale ten chyba po prostu nie mój typ rozrywki. Ja wolę te gorsze, jak na przykład gry wideo. 4-0. Ale go puścił, co tu się stało? 5-0. Co jest? Tak dobrze grali na początku, a teraz jakoś tak. No, może morale im spadło. W Madena to odkryje nową pasję. Z e-sportem mam ten sam problem, co z normalnym sportem, że fajnie się ogląda i są emocje i w ogóle, ale nie potrafię się wciągnąć na to na tyle, żeby, nie wiem, pamiętać, że są jakieś turnieje, wybrać sobie jakąś drużynę ulubioną. Nie kręci mnie to do tego stopnia, żeby... Czasem sobie oglądam jakieś turnieje z Kizakiem w CS-a albo w coś. A tak to absolutnie, nie wiem... Nie mam tego. Bardziej mnie jarają speedruny i na przykład jak jest teraz trwa Awesome Games Done Quick, to tego internetowego nie oglądam, bo trochę nuda, ale jak było, że byli tam w studiu i było mnóstwo ludzi, widownia, to mi się bardziej podobało zdecydowanie. Oglądanie tych speedrunów i tego surowego talentu, szczególnie w grach, które się zna i człowiek widzi, jak ci ludzie normalnie niszczą te gry. To jest dla mnie dużo bardziej pasjonujące niż e-sport. Tetrisa, o Tetrisa pytasz, prawda, Lubons? Ja jestem słaby ze skrótów. Zdarzało mi się oglądać, szczególnie jak była taka... YouTube mi przez jakiś czas rekomendował mnóstwo kontentu. O, to chyba mogę zasymulować. I wtedy oglądałem sporo takich właśnie podsumowań, czy tam jakichś filmików o Tetrisie i to było fajne. 34 punkty. Boom, Tetris Forbidden. 2 punkty jeszcze i będę miał trzeci poziom. Może wystarczy tylko zasymulować to. 1-1. Co jest? Nie, koniecznie, speedrun koniecznie z komentarzem, bo bez komentarza to połowę czasu nie mam pojęcia, co się dzieje na ekranie. Dlatego takie rzeczy właśnie jak Awesome Games Done Quick, gdzie ktoś siedzi i opowiada, co się dzieje, to jest dla mnie właśnie bardzo interesujące. Igrzysk olimpijskich nie oglądam praktycznie wcale.
To chyba nie. W ogóle oglądanie sportu jest nie dla mnie. Preferuję uprawiać sport. To jest chyba. To jest chyba clue tego, co chcę powiedzieć. Cześć Gorbek, przed chwilą rozmawialiśmy o e-sporcie. Będziesz musiał sobie nadrobić na powtórce ewentualnie. Opa. I 2-0. Pyk 2. O, to był ostry offside. Jakby był e-sport w Dungeon Keepera. Jakieś turnieje Dungeon Keepera. Ale pewnie by mnie to wkurzało, że, bo ja lubię grać tak powiedzmy z zasadami, a nie min-maxować. Więc pewnie by mnie turnieje, tak samo jak turnieje StarCrafta, wkurzają. Znaczy rozumiem, czemu tak grają, tak? No bo chodzi o to, żeby wygrać. Ale dla mnie właśnie takie mistrzowskie granie w strategię, gdzie się nie gra w strategię, tylko się robi na przykład Zergrasza, to jest dla mnie... trochę psucie tej gry. No Zergrasz to też strategia, ale nie, chyba nie umiem tego ubrać w słowa, no. Jeżeli gra się w grę RPG, to gra się, żeby tam... na przykład, nie wiem, odkrywać historię i tak dalej. I dla mnie... odpowiednikiem tego w grze strategicznej jest prawidłowe budowanie na przykład... infrastruktury i tak dalej. Na przykład, gdyby robiono turnieje Dungeon Keepera, to spodziewam się, że nikt by tam nie budował komnat tak, jak się powinno budować w grze, tylko wszyscy by nawalali wszystkiego gdziekolwiek, żeby jak najszybciej. I dla mnie to jest triggerujące. Jako PT, jako człowieka, który chyba cierpi na jakiś, nie wiem... Jestem po prostu bardzo pedantyczny, jeśli chodzi o takie rzeczy w strategiach. I dla mnie ładne budowanie rzeczy jest ważne, bo to jest tak jakby lore, nie? Tego, że gram se w Settlersów i ci Settlersi by zbudowali tę wioskę tak, żeby była ładna, a nie żeby zbudować ją jak najszybciej i napierdzielić domków, byle żeby jak najszybciej skopać tyłek wrogowi. I chyba o to mi chodzi, że po prostu denerwowałoby mnie oglądanie takich rzeczy na... w ramach jakichś turniejów. Bo rozumiem speedruny to jest jedno, ale już takie turnieje, gdzie tak się gra po prostu, żeby jak najszybciej pokonać wroga. Bez jakiegoś takiego pietyzmu w samej grze. No, jakoś mi to tak... Bo w piłkę nożną, w FIFA nie gra się tak, żeby nawalić 50 piłkarzy na boisko, i coś tam. Są jakieś takie, wiecie, konkretne zasady, nie? Że które się tam utrzymuje i gra się z myślą tych zasad. A właśnie w takich turniejach gier strategicznych jest próba jak największego naginania tych zasad, żeby tylko jak najszybciej pokonać wroga. Chciałbym właśnie, żeby granie w StarCrafta przypominało szachy. Że siedzi jakiś tam paru taktyków i oni kminią, jak najlepiej zbudować te swoje bazy i tak dalej. Ale to tak nie wygląda. I to tak trochę właśnie to mnie chyba gryzie najbardziej, że to nie jest... Ha, 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 wypieprzył się ten bramkarz. No w szachach pierwsze 20 ruchów to leci pamięciuwa zazwyczaj, tak, ale... No ale potem już jest, wiecie, potrafią siedzieć po parę minut nad ruchem.
Ja nie chcę sprawdzić wyższego poziomu trudności, bo ja chcę to mimo wszystko sprawnie przejść. Dobra, to co teraz coaching? Fitness and strength. Bo to poprawi nam wszystkich graczy. A potem zrobimy midfieldera, a na końcu bramkarza. Bo Dida i tak jest bardzo fajny. No wolałbym właśnie zobaczyć, żeby ktoś wymyślił grę strategiczną, gdzie ta strategia jest faktycznie kluczem w takim klasycznym rozumieniu strategii, gdzie trzeba usiąść i się zastanowić. To by było bardzo fajne dla mnie. Gdzie duch singla tej gry przechodzi potem do multi. No właśnie, bo to jest właśnie coś takiego, jak tu mówi semicki kupiec. Gość budował od swojej bazy elektrownię jedną za drugą, aż dosięgnął mnie i wybudował wieżyczki w mojej bazie. No i to... Nie wiem, czy taki był duch tej gry, jak ją programowali. No. Pewnie nie. Dobra, zasymulujemy Reginę. 2-0, wygranko. Super. I pierwsze miejsce w tabeli. Pięknie. O, AS Roma. Switch wróżysz 80 tysięcy wyświetleń. Ojej, dziękuję bardzo. A to, że dzisiaj, czy że ogólnie? Cieszę się, że się ludziom podoba ten materiał. Bardzo się bałem, że się nie spodoba. I zawsze... O ty skurczybyku. Zawsze największą zabawę, największą przyjemność dla mnie stanowi sytuacja, kiedy są ludzie, którzy nie ogarniają tematu i są bardzo zdziwieni tym, że taki film się pojawia i oni nie ogarniają. Jak to taki poważny kanał i taki film? Tym zawsze mnie najbardziej cieszy. To jest dla mnie taki meta joke, że ludzie nie ogarniają, co się dzieje na kanale pewnego dnia, raz do roku powiedzmy, czy tam raz na pół roku. Vic the Hater. Dziękuję za 3 miesiące. Jest kilka komentarzy właśnie takich bardzo skonfundowanych pod tym materiałem. I byłem zdziwiony, bo tam były na przykład ludzie, którzy mają subskrypcję od 6-7 lat i oni nie wiedzą, co się dzieje w ogóle, czemu taki film nagle na kanale. Więc, ale w każdym razie, no zawsze to jest dla mnie największa frajda, czytanie tych takich bardzo zdziwionych komentarzy ludzi, którzy nie wiedzą, co się dzieje, jakby weszli nie do tego pokoju w hotelu. Bąk! O ty! Bąk! O ty! Może też mają Didę? Bąk! Jak broni, skurczybyk? Propos ostatniego filmu, to przechodzisz do TV Gry? Nie rozumiem, dlaczego do TV Gry? Oj, ostatnio też jest jakiś pan, który bardzo się złości, że są kawie na kanale. I napisał mi dzisiaj komentarz, którym żądał, żeby te świnie się więcej w materiałach nie pojawiały. I mam teraz ochotę do każdego filmu wrzucać kawie tylko po to, żeby były. Ja bardzo ten... Napisałem mu, w sumie troszkę się zmartwiłem tym takim... On miał taki bardzo paranoiczny sposób pisania i troszkę mnie to zmartwiło i całkowicie... O kurde, jakiego gola mi strzelił! Patrzcie na to!
zasugerowałem, żeby porozmawiał z kimś, bo naprawdę wydaje mi się, że ma jakieś problemy ze złością i kurczę, aż mi się nieprzyjemnie zrobiło. Nie, że mi napisał coś nieprzyjemnego, tylko słuchając, jak się wypowiada, wydawało mi się bardzo niepokojące. Ciekawe, jak ogląda piłkę nożną i jest Dida, to mówi, kurde, znowu te świnie. Dida już pewnie nie gra. No nie gra, bo nie żyje, no, ale jak żyła, to grała. W razie napisałem mu, że to mój kanał, będę kawie i nie zamierzam tego zmieniać. Tak się ograniczam z kawiami, bo kiedyś się wrzucałem dużo częściej do filmów niż teraz. Bo w ostatnim roku może z dwa razy? Bo nie chcę ich męczyć i stresować. Burgerki! Może ktoś ma fobię świnek morskich? Pełny czas. Pięć do jednego to banda łysego. Ładną przewagę mamy. Więcej kawi. AS Monaco. Zasymulujmy. 3-1. A, bo to był European Champions Cup. You have earned 5 prestige points. Tydzień 15 kontra Dorian. To też zasymuluję. Najwyżej przegram. 0-0, tak myślałem. Ale dalej mam przewagę, więc... Olympiakos. Symulancja. 2-0. European Champions Cup. Pierwszy w tabeli. Pięknie. You progress to the knockout stages of the ECC Cup. Whatever that means. Siena. Siena to jest chyba taki brązowy kolor w ogóle. Nie patrz na gwiazdki, ale też na miejsce w tabeli. 14. To dość nisko. Jej. Nie, jest Siena. Na przykład jest Siena Palona. I to jest rodzaj brązowego. Jest też zwykła Siena, jest też jakaś Siena Bura. Ternana. Nie wiem, co to znaczy, ale chyba wygram. Co? Właśnie przegrałem. Lose to a much worse team. Co do jasnej cholery. 3-0. Czy mam znowu z nimi przegrać? 5-1, dobra. Uff. Chyba też mogę zasymilować. 4-0. 52. Okej, to chyba mogę też bez problemu wygrać. 3-0. Mhm. Bolonia. Spróbujmy jeszcze zasymulować. Bolonię 0-0. Już mam tak już... Za każdym razem, jak jest 2,5 albo wyżej, to już... Wisła Kraków! To tych trzeba rozpierdzielić na żywce! Jak Wisła, to gramy.
Krakow. Pyk. Pyk. Co tam Wisła Kraków? Jak tam w Krakowie? Jak tam w tej Polsce? Pyk 1-0. Dzięki temu maratonowi w FIFA jesteś dla mnie ekspertem, dlatego pytam, kto poprowadzi reprezentację Polski do zwycięstwa w Mistrzostwach Świata? Oczywiście zrobi to Szewczenko. Co to było w ogóle? Żurawski jakiś wyszedł i strzelił gola. Tak jak nigdy nic. W sumie... Nie. Dobra. Apolonii Steiner. O proszę. Apoloniusz Steiner sobie świetnie radził z polską reprezentacją wcześniej. Myślę, że poradziłby sobie i teraz. Myślę, że nie robi mu wielkiej różnicy w jakim sporcie. No a widać, że Kraków. No, Głowacki z żółtą. Czemu nie jestem zaskoczony? Czy do jednego. Mam taką anegdotkę o Krakowie, że Szkoci bardzo chętnie jeżdżą do Krakowa na weekendy. Latają, bo tanie linie latają sobie. Z Edynburga, z Glasgow. Znaczy przed pandemią tak było, no oczywiście nie teraz. Często sobie latali na weekendy. I lubili mówić na Kraków. Oni mówili na Kraków Krakow. To lubili mówić na Kraków Krakhor. Haha, bo brzmi podobnie. A znaczy co innego. Krawczynko. Sprawdziłem ostatnio i MediaMarkt nawet w swoim sklepie internetowym handlował paprykarzem szczecińskim. Yikes. Nie mówiłem, że to będzie śmieszna anegdotka. Mówiłem, że to będzie anegdotka. Tak zwana najprawdziwsza prawda. Lubię Brytyjczyków, ale na wakacjach nie potrafią się zachować. Niewychowana banda, bardzo często brytyjscy turyści, to jest często bardzo wstyd. Więc dużo miłych rzeczy mówię o Wielkiej Brytanii, ale akurat brytyjscy turyści to są znani na całym świecie, jak brytyjscy kibole, jako absolutnie tragiczni goście. Bardzo roszczeniowi. Myślą, że ponieważ mają kasę, to im wszystko wolno. Traktują po prostu miejsca, do których jeżdżą, jak swój własny plac zabaw. A jeszcze jak się trafi... I uwielbiają chlać w samolotach. Jeszcze jak się znajdą jakiś, nie wiem, jak jadą na jakiś wieczór kawalerski albo coś i trafią się w tym samym samolocie co wy, to nie zazdroszczę, nie zazdroszczę. To jest 9-1 z Krakowem. Ojej. Przepraszam. Naprawdę jestem patriotą. Przysięgam.
Ja tego wam nie robię na złość, panowie. Jakie są stereotypy o Polakach w Szkocji? Ciężko mi powiedzieć, bo jestem Polakiem, więc pewnie mnie kłamią, bo zawsze słyszę, że Polacy fajni, jak poznaję kogoś nowego i pyta skąd jestem i mówię, że z Polski, to zawsze dostaję listę Polaków, którzy znają i mówią, że tacy ludzie, bardzo fajni ludzie. Więc nie jestem pewien, jakie są tak naprawdę stereotypy Polaków. Czy zostałem nazwany kiedyś per Polak? Nigdy. Tak się chyba w ogóle... To na południu prędzej bym pewnie został tak nazwany. Ja nie mam zbyt wielu kontaktów z Polakami w Wielkiej Brytanii, bo ja wiem, że Polacy lubią na wygnaniu się łączyć w jakieś tam enklawy, jakieś tam grupy i się spotykać ze sobą, że tylko Polacy i w ogóle się tak odcinają i to jest strasznie szkodliwe dla nich moim zdaniem i ja tego nie robię, mam znajomych, po prostu mam znajomych, nie muszą być Polakami, Szkotami, w ogóle w Edynburgu miałem znajomych od Chin aż po Quebec. Więc miałem znajomych z całego świata. Ale jakoś szczególnie się z Polakami poza redakcją siłą rzeczy nie trzymam. Więc nie mam zbyt dużo doświadczeń z tym, jak to wygląda z kapuły nie miałem niestety żadnych. Oprócz o ty! Nie! Dusiu, co ty robisz? Z kapuły oprócz Kiuzaka nie znam nikogo. Oni są tacy nieźli. Co tu się dzieje? Proszę mi oddać tę piłkę. No nareszcie. No nie. No to był brzydki. Brzydki faul. Co mam teraz zrobić? Jest, nareszcie, 1-0. O mój Boże. Nie wiem, ilu Polaków mieszka w Edynburgu. Podejrzewam, że sporo, ale zdecydowanie ta lista, znaczy liczba Polaków w Wielkiej Brytanii na pewno maleje po Brexicie i szczególnie teraz, jeszcze przy pandemii, mnóstwo Polaków wiem, że wraca do Polski z powodów obu. No więc na pewno ten taki szczyt liczby Polaków w Polsce, bo w Polsce, w Edynburgu już jest za nami. Wiem, że kiedyś było ich mnóstwo, pewnie nawet parę dziesięć tysięcy mogło ich tam być. Polaków w samym Edynburgu. Myślę, że nie przesadziłbym, jakbym rzucił taką liczbą. Bo był taki czas, gdzie można było wyjść na Leaf i słyszeć praktycznie samych Polaków w Edynburgu. Dlaczego oni tak całkiem dobrze grają? Mieli być nisko w tabeli. Okej, Szewczenko ich teraz zaora. 2-0.
Nie. Ej, 2-0, może być. No. Dalej wygrywanko. Dobra, znowu zaryzykuję symulację. 5-1, dobra. Mimo, że to ćwierćfinały. I to chyba też mogę zasymulować. No i przegrałem z takim badziewnym tym? No nie wierzę. Lost League Game. Quarter Final Second Leg. No muszę ich skopać tyłek, no nie ma wyjścia. Okej. 2-0 wygranko. I znowu Wisła Kraków. Drugi mecz. 9-1 ostatnio wygrałem. Teraz czy będzie 10-0? No to zależy, czy będą współpracować. O! Może być 10-0, ale dla nich, jak tak dalej pójdzie. Proszę. Jak im dobrze idzie. Chyba się obrazili za ten ostatni mecz. 1-0. To ta trawa taka żółta, czy my gramy w Krakowie? Oj. Ciekawe, czy w Łodzi jak jest boisko, czy tam się gra na cegłach. Taka czerwona po prostu. Z murawy taki. Taki czerwony chodnik z cegieł. 2-0. To był za 3 punkty. To było spoza pola karnego. To powinno być za 3 punkty. Że się tak dali, a potem, że ja się tak dałem. Trzy zero. Strasznie słabo grają, bez obrazy, ale 4-0. Po prostu podchodzę i zabieram im piłkę. Oni mówią, okej. Pięć zero. Wydaje mi się, że mecz może zostać przerwany za niesportowe zachowanie. Gdyby była sytuacja, że przyszedłby piłkarz jednej drużyny i pobiłby wszystkich piłkarzy drugiej drużyny, to po prostu zostaliby zdyskwalifikowani, nie? Za what the fuck. Sześć zero. Przecież to jest jakiś żart. 7-0.
Ale to jest smutne, że oni nie są na dole tabeli ani nic, ale jak na razie to są najbardziej przedupione mecze, jakie tutaj widziałem w tej grze. O mój Boże, nie wierzę. Z góry przepraszam, jeśli przyjdą kibice i znowu będą was bić, ale jest 10-0. Naprawdę. Jak za to nie dostanę 1 000 000 punktów prestiżu, to ja już nie wiem. 100. Ale to nie za to. 5 punktów dostałem tylko za to, że ich pokonałem. Wyobrażacie sobie, co by było, gdybym dzisiaj pił? A propos picia. Muszę skoczyć do toalety na moment. Zapauzuję licznik. Albo nie. O, zapauzowało się. Ach, i wracam za moment. Będę pił w toalecie, dokładnie tak. Będę pił wodę z toalety. Cześć, jestem. Możemy grać dalej. Zaraz materiał dzisiejszy 50 tysięcy wyświetleń przekroczy. Jestem bardzo zadowolony. Pykajmy. Ciao Verona. Ciao Bambino.
Zobaczmy tabelę. No muszę z nimi powalczyć, nie ma wyjścia. Ona zawsze im powtarzała, nie pij wody z muszli. A widzisz, ani nigdy mama tak nie powiedziała. Ani razu. Kiewo, nie ciewo. Kurde, no i znowu musiałem zepsuć. Cały stream będę musiał nagrywać od nowa teraz. Nie, znowu. Znów z tym pasztetem. Ja zawsze muszę coś spartolić, potem całe streamy muszę od nowa nagrywać, żeby nikt nie wiedział, że zrobiłem błąd. Kurde! Czemu ten gość w tych ogrodniczkach tak mnie orał tam? Jeden zero! Nauczyli się na błędach i teraz bramka po stronie przeciwnej jest mniejsza. Dusiu, aleś mnie uratował. Ach. Mój Didusiu, mój malutki, rośnij gruby, okrąglutki. 2-0. Pięknie. Ole, 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 ole. Sponsoruję. Streamy z FIFA. Proszę, jaka piękna reklama by była dla Ole Ole. Muszę im to sprzedać. W ogóle powiem im, że już ich zareklamowałem i że muszą mi teraz dać pieniądze, bo już za późno, już reklama poszła. Metodą na youtubera, tak się wyłudza pieniądze. Przychodzi się do reklamodawcy i mówi: dzień dobry, ja już zrobiłem, opublikowałem reklamę, proszę mi dać pieniądze, ze mną współpracować. O! Przycięło coś. Brzydki faul. A miało być tak pięknie. Jak patrzę na te kostiumy, te takie niebiesko-żółte, to mi się tylko przypomina Elon Musk w tym sketchu z Wario, jak był na SNL. Takim super żenującym. Cześć, Kiezaczku, co tam u ciebie? Nie. 3-0. Ironicznie, jakbyś zrobił znak rozpoznawczy, że na przykład pijesz zawsze kolę na streamie, to trochę wymusza, żeby zrobili z tobą współpracę. To co muszę pić, żeby Ole Ole zrobiło? Nie mogę pić Oli. Na szołapie mogę. A nie na Twitchu. Dusiu. Kole, kole. Ej, sprytne. Powinno być tak, że jak już mam 4-0, to już powinni po prostu się poddać, no bo kurde. Nawet fizycznie nie dadzą rady zdobyć tyle goli w pół minuty.
Patrzcie na to. Pyk. I piękne 5-0. Hat-trick. Za hat-tricka powinien być jakiś bonus, nie? Hat-trick to jest sztuczka z czapką. Jak królika się wyciąga, to się nazywa hat-trick wtedy. Owy urwi połcie, wy. Owy. Tony Hawk już był ogrywany. Tak, patrzę na minimapkę czasem, żeby zobaczyć, gdzie mogę podać piłkę. Dobra, ale to chyba mogę już zasymulować. 3-0. Czemu się hat-trick nazywa hat-trick tak w ogóle? O, mamy Milan. Ile tygodni ma sezon? 52? Nie, bo sezon trwa rok, prawda? Owy! Nie! Och. Jeden zero. A czemu się mówi sędzia Kalosz? To mnie zawsze fascynowało, odkąd zobaczyłem pierwszy raz w jakimś komiksie sędzia Kalosz określenie i się dowiedziałem, że to jest it's a thing 20 parę lat temu i się zastanawiałem czemu. O proszę, Tadzil wszystko ładnie wymyślił. Znaczy wyjaśnił, nie wymyślił. Gdy belgijski sędzia André Poplimon zamiast najlepszego z Czechów, Józefa Maleczka, usunął z lodowiska przez pomyłkę Polaka, z trybun rzucono na lód Kalosz, którego długo nikt nie usuwał. Czy to jest prawdziwe story? Bo to brzmi jak jakiś dziwny lore. Czemu tak daleko stoję? Ej, ale to już było chamskie zagranie. I to będzie gola przez takie brzydkie zagranie. Chodzi o słynnego sędziego Kalosza, który popełniał dużo błędów. Kto już bym uwierzył? To śmieszne, bo jakby na przykład, nie wiem, jakby ktoś rzucił sandałem, to byśmy teraz mówili sędzia sandał? Sędzia botki. O ty kurde. No u mnie. A ja tak się nie dam. Kurde, całkiem sobie dobrze radzę. Jestem czasem bardzo pozytywnie zaskoczony sztuczną inteligencją piłkarzy tutaj. 5-1. Mimo, że gram na easy, to czasem mnie zaskakują naprawdę fajnymi ruchami.
W ogóle dawno nikogo nie zdjęliśmy z boiska rannego. Podejrzany. Pomp. Sędzia Kałosz jeździł jeździł czarną Wołgą. Co się robi teraz w szkołach na przykład? Bo jak ja byłem młody, to się wpisywało do zeszytów ludziom, jak tam się odpowiadało na pytania. Była lista pytań i się odpowiadało na pytania. Albo się zbierało karteczki, albo właśnie były legendy o czarnej Wołdze, że tam porywa ludzi i w ogóle. Co się w dzisiejszych czasach? Też musi być jakiś taki właśnie ekosystem. Wygranko. To się skiny zbiera. O, Fort skiny do Fortnite'a. Złote myśli. Tak, tak się to nazywało. Boże, jak jestem stary, już nawet nie pamiętam. Ja myślałem, że więcej punktów. 8. Brugge. 3 gwiazdki. Nie mogę sobie pozwolić, żeby przegrać, więc gram. A, bo to jest dalej ćwierćfinał, tak? To były ciekawe czasy. Była moda na jojo, pamiętam, przez jakiś czas. A czy w Polsce była też moda na te takie małe, okrągłe gumki recepturki? To się u nas nazywało przynajmniej lumbands. Nie wiem, jak się nazywały w Polsce. Bawiły się tym dzieciaki, bo to było strasznie modne z 10 lat temu tutaj. Jak się nazywały po polsku? Co się z nimi w zasadzie robiło? Bo to ja chyba nawet do dzisiaj nie wiem. Oprócz tego, że wiem, że były w sklepy tym zarąbane i dzieciaki to kupowały na potęgę. To jest dopiero starość, jak człowiek już nie wie. Dwa zero. I no okej, ale jak się nazywały te lumbandy po polsku, to miało jakąś inną nazwę, czy po prostu się tak nazywało? No i tak fidget spinnery. O fidget spinnerach to wiem nawet ja. Więc hej. Aha, jeszcze sporo takich rzeczy jak Tazosy z Gwiezdnych Wojen i Pokemonów i tak dalej, to ja jeszcze nawet ich sporo mam. Czy grałem w piwko naprzeciwko? Nie mam pojęcia, co to jest. Grałem tylko w słoneczko, jak byłem w gimnazjum. To wtedy według TVN-u chyba, to była bardzo popularna gra wtedy, graliśmy większością klasy. Słoneczko. Jak to nie grałem? Wszyscy wtedy grali. Tak mówił TVN. Były Tazosy z Pokemonów i pamiętam, że były też z Heroesów 4. To nie były Tazosy, ale były karty. I z Dragon Balla też były karty. I z Dragon Balla i z Heroesów 4 chyba mam do tej pory jeszcze karty. Hat-trick. O,
A, i z Lotra też były karty. Faktycznie były karty z Lotra i możliwe, że też jakieś mam jeszcze karty z Lotra też. Będzie 5-0. Będzie. To już powinna być nawet, kurde, czarna kartka za coś takiego. No jak? Panie. Co to ma w ogóle znaczyć? To już jest... To już powinna być kara śmierci za coś takiego. Krzesło. A pamiętacie takie zabawki, które się nazywały... Dunkin' Shockies. To były takie małe figurki dołączane chyba do gum do rzucia, czy do czegoś w tym stylu. I też były bardzo cool. Już próbowałem ich zebrać jak najwięcej. Pełny czas. Ładnie. Dużo punkciożków. Jezu, z Juventusem teraz. Yes, dear. Okej, okay, honey. Bomby śmierdzące były dodawane do kaczora Donalda. O mój Boże, chyba najgorszy pomysł na zabawkę, jaką mogę sobie wyobrazić. Rodzice musieli być zachwyceni, a nauczyciele jeszcze bardziej. Dobrze, że nie wpadli na to, że na przykład jeszcze, nie wiem, puszkę sprayu takiego do malowania dla dzieci. Dobrze sobie radzi. A ja? Pyk. 1-0. Ja... Kurde, ja pamiętam kaczora Donalda. Jak kupowałem, to jeszcze tam dawali tylko jakieś rzeczy z kartonu, które... Nawet nie plastikowe zabawki, tylko to kartonowe karteczki, z których się wyrywało jakieś pierdółki. I jak już kończyłem kupować, to szczytem rzeczy, które dodawali do kaczora Donalda, to była jakaś, na przykład, nie wiem, lepka rączka. Wtedy dopiero zaczynali takie rzeczy dodawać w ogóle, które nie były po prostu kartkami papieru grubymi. A kupowałem od pierwszego numeru i giełdy Kaczogrodu. I moja mama wszystko wywaliła. I jest mi strasznie przykro do tej pory, że mnóstwo takich naprawdę nostalgicznych, a często i kurde, wartych niezłe pieniądze rzeczy. Po prostu pewnego dnia nie zapytała mnie nawet, po prostu poszły do kosza i tyle. Cieszę się, że chociaż się ten Wormsopis zachował. Jakiś taki w ogóle ślad po tym, że kiedyś byłem dzieckiem. Chociaż patrząc na mnie, to w ogóle ciężko uwierzyć, że kiedykolwiek przestałem. Dobra. Uff, to było groźne.
3-0. Ach. No, film Wormsopisowy był słodki. Robiłbym takich więcej, ale trochę się wstydzę. Bo potem czytam w internecie, że jestem infantylny i w ogóle, i że ha, 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 jaki śmieszny stary dziad, a opowiada, co robił, jak był dzieckiem. Więc trochę mi się nie chce potem tego czytać. Jakich rzeczy. Rok kiedyś mówił, że jestem infantylny? Co? Czemu Rok miałby tak mówić? Mój daddy Rok by tak nigdy nie powiedział. Zresztą przy Roju to ja jestem Hannibalem Lecterem wręcz. Lazio. Mogę zaryzykować w sumie. Ej, wygrałem, spoko. Też mogę zaryzykować. Wygranko. Znowu Brugge. Druga runda, to muszę już zagrać. Czy poznałem kiedyś Czadka Zielińskiego? Tak, znamy się z Czadkiem Zielińskim. Skłamałbym, gdybym powiedział, że dużo ze sobą rozmawialiśmy, czy bo nie. Ale no, zdarzyło nam się wypić piwko, pogadać. A nie jesteśmy jakimiś bliskimi ziomkami, ale no. Byliśmy wspólnie w tym samym pomieszczeniu przez więcej niż 5 sekund. Ciężko jest czasem określić znajomość w czasach internetu i w czasach, gdy idzie się na imprezę na przykład ze 100 innymi osobami. Ale no, jest czasów, jak pracowałem w Hyperze przecież jako lektor, to bardzo dobrze znam Tadka. Czemu pytasz? Będzie 1-0. Do Johna Carmacka daleko bym chyba nie musiał szukać, żeby mieć kontakt do Johna Carmacka. Nie pamiętam dokładnej definicji liczby Kevina Bacona, ale wydaje mi się, że nie miałbym większych problemów ze skontaktowaniem się z Johnem Carmackiem. Chociaż nie miałem nigdy okazji zamienić z nim słowa ani nic takiego, więc to raczej przez jakieś wspólne kontakty. Chociaż z tego, co wiem, to John Carmack nie bardzo się interesuje rozmawianiem z mediami na tematy retro. Do Johna Romero dużo łatwiej. Do Johna Romero mógłbym po prostu skrobnąć maila i tyle. Bezpośrednio.
nadal liczę, że kiedyś będę w stanie nagrać jakiś fajny materiał z Johnem Romero. To jest takie moje małe marzenie w sumie, zrobić kiedyś jakiś materiał z Johnem Romero, ale nie chciałbym też zrobić takiego prostego materiału w stylu wywiad z Johnem Romero o Doomie. Chciałbym coś takiego bardziej organicznego. No piękne podanie, nawet nie wiedział co się stało. No, piękne taktyczne zagranie. Ten Romero od Świtu Żywych Trupów to się bodajże, jak się nazywał, George się nazywał? Mam teraz dziurę w mózgu. Chyba George Romero, prawda? George A. Romero? Zbieżność nazw wcale nie. To jest ta sama osoba. Hat trick, hat trick. You're my hat trick. A to nie tylko John Romero ma na pewno jakiś taki ułożony po prostu, ułożoną gadkę o swoich tam grach i tak dalej, bo to, co zrobiliśmy kiedyś z braćmi Oliver, ten materiał na temat ich historii i tak dalej, to jest w dużej mierze po prostu to, pomijając pytania, które im tam zadawałem, żeby ten materiał jakoś tam wytłuścić, To, co oni mi tam opowiadali, to jest z grubsza to, co opowiadają po prostu, jak jeżdżą na jakieś prelekcje. Oni mają po prostu wyuczoną opowieść o tym, jak tam sobie ich kariera przez dekady trwała. I po prostu za każdym razem, jak mają jakąś prelekcję, czy w przypadku naszego wywiadu, po prostu siadają i opowiadają tę samą historię. Z tym naszym wywiadem było o tyle fajniej, że mogłem tam z nimi usiąść, pogadać, zadać pytania, dopytać o rzeczy, które mnie interesowały, czyli na przykład o Złotą Piątkę. I to jest bardzo fajne. To jest właśnie typ materiału, którego, kurczę, raczej na RMDTU nie będziemy widzieć zbyt często, bo ludziom się nie chce takich rzeczy oglądać. Ich nie obchodzą w sumie te gęby, które robią gry, tylko inne rzeczy. I to jest w sumie z jednej strony smutne, z drugiej strony ja to rozumiem, bo też by mi się nie chciało oglądać takich rzeczy. Tego jest mnóstwo w dzisiejszych czasach w sieci. Co on robi? Kurde. Oni są tacy dobrzy. Oddaj mi tę piłkę. Cholera, jasne. Nie zawiedź mnie teraz. Och, 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 och. Zawadzki, Toy Story 2 na 100%, kiedyś się pojawi materiał, a od dawno temu w trawie nie przypominam sobie, żebym grał. Ale może ktoś inny w redakcji?
To nie było aż takiego fajnego meczu, trudnego. Kiedy będę miał Steam Deck? Jak go wydadzą? Został opóźniony. Premiera została opóźniona Steam Decka i w sumie nie wiem, kiedy on ma teraz wyjść. Mam zamówionego, odkąd można było zamówić. A kiedy przyjdzie, to już wie tylko Papa Steam. Papa Gabe. O ty kurde. Uff. Dobrze są, cholera. Ale ja jestem lepszy! 2-0. Cześć, mięsna panda. Czemu nazywasz się mięsna panda? Wszystkie pandy są zrobione z mięsa. Tak jak ktoś powiedział, mięsny człowiek. Albo roślinny liść. Albo mięsny jeż. O, ktoś napisał mięsny jeż już. A. Ja mam mięso na wierzchu, a futro wewnątrz. To musi boleć. Jak kopnął piłkę fajnie. Ten Dida. Dobra, ta Dida. 4-0! 4-0! No, piękna dobitka. Ej, serio? Co? Pierwszy raz słyszę o tym, naprawdę? Ten pan z tego serialu, co ta, ten popełnił samobójstwo po tym mięsnym jeżu? Ale dlaczego? Bo go ludzie tak się z niego śmiali, czy co? Jezus Maria, to nie jest w ogóle zabawne, to jest bardzo przykre. Semifinal, first leg. Z nimi przegram znowu. Okej. Okay. Co oznacza tutaj statystyka w tabeli? A, to potem wam pokażę. Chociaż nie, pewnie będzie widać tu. Tabeli statystyka GF. To są girlfriends? Co to znaczy? Goals for. Aha, czyli strzelone gole, tak? 100 goli. Okej. Okay. A GA, czyli to są gole, które otrzymałem, tak? Gay friends. O, spoko. Gole wpuszczone, dobra. Okej. Okay. To już chyba wiem wszystko. No to teraz gram z porno. A śmieszne koszulki mają. Prawie 2 godziny streamuję. Fajnie by było ten drugi rok zamknąć dzisiaj. O ty! Pyk, pyk, tak się to robi. Tak się tego nie robi. Ale tak się to robi. To był bardzo zły krok. To była bardzo zła decyzja.
Zasłużyłem sobie na to. I nic, trzeba będzie wyrównać. Aja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 j. Przed zagraniem nie było planów na jeden sezon. Było na przejście całej kariery. Więc muszę przejść całą karierę, czyli 5 lat. Czyli 5 streamów po 3 godziny każdy. Czyli jak dobrze pójdzie i nic się potem po drodze nie wydarzy, 15 godzinek i będzie Fajrant. Steam Deck, nie mogę się go doczekać. Strasznie mnie jara, że w końcu wyjdzie jakiś handheld i będzie można ogrywać na nim gry, które ma już się zakupione. A takich mini komputerków już wyszło z 5 milionów. Same Marundutio zrecenzowaliśmy z 6. Jedyne co przemawia za Steam Deckiem to bardzo niska cena, a właśnie to mnie najbardziej martwi, bo jest podejrzanie niska. O, okej. I połówka. Bardzo chciałbym, żeby wyszedł już ten Steam Deck, bo mnie bardzo intryguje ten koncept. Wydaje mi się zbyt piękny, żeby był prawdziwy z uwagi na cenę. Bo identycznych sprzętów jest mnóstwo, tylko wszystkie są dużo droższe. I właśnie, jakim cudem, przecież komponenty swoje kosztują. Komputerowe szczególnie w dzisiejszych czasach. Więc jak oni to kminią, żeby to miało jakąś sensowną wydajność, tego nie rozumiem i bardzo chętnie się przekonam o tym na własne oczy. Może ty też jesteś podejrzany dla Steama, nie przeżywaj tak. To na pewno. Jest podejrzane, że mam tam ze 3000 gier na tym Steamie. Gabe sobie tak przegląda. Patrzy na te moje 3000 gier i mówi: dorobił się, złodziej. Dobrze grają te parmezany. A. Nie kupuję teorii, że Steam będzie sprzedawał Steam Decka ze stratą, żeby sobie potem odrobić na gierkach, bo to dla mnie nie ma żadnego sensu. Przecież to jest zwykły PC. To nie odtwarza tylko gier ze Steama. Tam każdy se może wrzucić co chce, nawet piraty. Więc dlaczego Steam miałby sprzedawać ze stratą akurat Steam Decki, a nie na przykład desktopowe PC-ty? Jak oni na tym mają zarobić dodatkowo? Już ktoś kiedyś rzucał ten argument i on po prostu się mi nie dodaje się dla mnie. Zakładam, że zrobią coś w stylu Game Passa, ale co, tylko dla Steam Decka? I jak to będzie egzekwowane? Zwykły PC, najzwyklejszy w świecie. To nie jest jakaś dziwna maszyna z jakąś kosmiczną, zamkniętą architekturą. To jest najzwyklejszy w świecie PC.
Nie jest tak, że zrobią Steam Decka, na którym będą tylko Steam Games dostępne tylko na Steam Decka, a oni tak jakoś zarobią dodatkowe pieniądze. Tak. A co, jak ktoś kupi Steam Decka i zainstaluje tam GOGa i będzie grał tylko w gry z GOGa? Albo Pirate Bay'a? To i tak jest Linux, no ale podobno da się tam normalnie zainstalować też Windowsa. Nie musi być na Linuxie. Linux jest tam po prostu tylko domyślnie, bo tam jest ten ich badziewny SteamOS. Zobaczymy, no nie ma co gdybać. Jak wyjdzie, to może się trochę ta idea nakreśli. Bo tak to na razie jakoś tego... Coś mi nie gra w tym koncepcie, jest po prostu zbyt tani. Boję się o wydajność tych gier. Ja widziałem wczesne testy na przykład na Linus Tech Tips i oni mówili, o, wszystko super działa, ale patrzyłem na ten ekran i wszystko tam klatkowało. Jakoś tak ciężko mi jest uwierzyć, że to jest tak fantastyczny system, jak tam... Bo jak dobry może być przenośny PC w cenie konsoli? Arendo.tu jest za darmo, a też jest dobry. A uważam, że jakby był płatny Arendo.tu i mielibyśmy kasę z tego, że kosztuje pieniądze, to byłby jeszcze lepszy. Tylko oglądałoby go wtedy 100 razy mniej osób. O ty kurde, Jurgensen. No rzecz w tym, że ja nie chcę robić materiały tylko dla płacących, bo dla mnie ideą Arendo.tu jest to, że jest za darmo i że każdy może mieć do tego dostęp. Dla mnie to jest najważniejsze. Więc nie wyobrażam sobie Arendo.tu w płatnej formie, takiej, że jest za paywallem. To się dla mnie gryzie z konceptem Arendo.tu. Jakbym chciał zrobić film i sprzedawać go na DVD tylko i wyłącznie, to bym to zrobił. A mnie się bardzo podoba fakt, że to jest dostępne dla wszystkich. I dlatego na przykład Patronite jest dla mnie taką fantastyczną opcją. Nie chciałbym, żeby to było płatne. Nie cierpię w FIFA, bardzo fajnie mi się gra Etera, cześć tak w ogóle. Bardzo fajna gra. Nużąca trochę po takim czasie, w kółko się robi to samo od iluś tam godzin, ale jest bardzo dobra implementacja FIFA. To jest minimum, co mogę na ten temat powiedzieć. Mogło być dużo gorzej. Można też robić to, co LTT, udostępniać filmy wcześniej dla płacących. No i to jest też coś, co bardzo czego nie chcę robić, bo ja nie chcę, żeby ludzie, których nie stać, albo nie chcą wspierać, żeby czuli się gorsi. Ja nie chcę dzielić widzów na równych i równiejszych. Jezu, muszę grać następnie. I w ogóle taki pomysł, że jak ktoś płaci, to jest lepszy, mi się nie podoba. Jak byłem młody i mi nie było stać, żeby na przykład, nie wiem, oglądać filmy jakieś tam
Znaczy inaczej, jak byłem młody i mnie nie było stać, to było mi czasem przykro, że ktoś tam za coś płaci i jest traktowany lepiej z tego względu. Już i tak uważam, że jakieś tam zakulisowe bonusy dla patronów to jest wystarczające i że tak w pewien sposób wprowadza jakiś taki mały klasizm między rodzajami użytkowników, no ale musi być jakakolwiek zachęta, żeby ktokolwiek tego patronajta chciał. Mam nadzieję tylko, że normalni użytkownicy, tacy niepłacący, nie czują się pokrzywdzeni, bo cała treść serwisowa jest dla nich dostępna. Ups. Bąk, 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 bąk. No nareszcie. Jej, 3-0. Bąk. Dawaj. To nie było do ciebie podane. Smutno mi, jak tak się przejmuje, że ktoś poczuje się niesłusznie obrażony. No to właśnie ja się czuję, mi się robi bardzo smutno, jak ktoś jest niezadowolony właśnie dlatego, że mi zależy. Przynajmniej tak lubię myśleć. Że mi zależy nad tym, żeby ta praca, którą robimy, żeby była lubiana przez ludzi. Więc tak, no właśnie chyba przez to, że mi zależy, to mi zależy, jak ktoś mówi, że mu się coś nie podoba. Albo jak komuś zrobię przykrość, albo jak ktoś ma jakąś taką negatywną relację względem tego, co robimy. Chciałbym być bardziej zobojętniony, szczerze mówiąc, na niektóre rzeczy, ale nie umiem, bo mi zależy. No i w sumie taki już jestem. Robię rzeczy... O ty kurde! Robię rzeczy dlatego, że mnie pasjonują i... Nie, no są też sytuacje, kiedy nie jest mi przykro. To zależy, co kto mówi. No jeżeli ktoś mówi, że nie lubi kawi, no to nie lubi kawi. I ktoś mówi, że robię rzeczy tylko dla forsy na przykład, no to wtedy jest mi przykro, bo jest wiele sytuacji, kiedy robię rzeczy właśnie na przykład niezależnie od kosztu albo tracę pieniądze na czymś. Bo robię dlatego, że mnie to interesuje i zawsze w pierwszej kolejności patrzę na inne rzeczy, a nie na kasę. I wtedy jest mi przykro, jak wiem, ile poświęcenia na przykład wkładu pracy albo czegoś się wkłada i ktoś mówi, że wszystko jest dla forsy, albo o, pewnie sobie niezłym tam zainkasował, albo o, ho, ho, Sony nieźle zapłaciło, ho, ho, ho. Na przykład robię recenzję gry i zarywam na przykład przez cały tydzień nocki, żeby się wyrobić na premierę, żeby zrobić recenzję i potem jest o, ho, 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 ile ci Sony zapłaciło, jest zmarnowany po jakimś tam maratonie 20 godzin montażu. Po prostu mam dość, mam ochotę iść tylko spać i słyszę przykre rzeczy. To jest smutne. No. Chciałbym, żeby mi Sony zapłaciło za recenzję kiedyś.
Nie, żartuję, nie chciałbym. Nie zgodziłbym się. Ale Tencent mógłby mi płacić za reklamę. Oni mają tyle forsy, kurde. Jakiś randomowy gościu z Tencentu mógłby przyjść, dać mi milion dolców i oni by nawet nie zauważyli, że im zniknął milion z konta. I to by ustawiło Arm.eu na najbliższe, kurde, 10 lat, nie? To jest, kurczę, mam właśnie taką myśl, że jest na świecie, są na świecie, kurde, milionerzy, miliarderzy, którzy mogliby zmienić życie tysiącom ludzi jednym skinieniem palca i nawet nie zauważyć, że im się tam balans na koncie zmieni. Smutna sprawa, nie? Jaka jest taka coś tam. Nie no, oczywiście żartowałem z tym płaceniem za recenzję. Ja bym nigdy nie przyjął żadnej płatności za recenzję, bo to się mija z celem. Zdarzało nam się na przykład sprzedawać sloty materiałowe nie wiem jak to wyjaśnić, żeby to zabrzmiało. Na przykład zdarzało nam się, gdy przychodził jakiś wydawca i mówił: słuchajcie, będzie wychodziła taka gra i czy dałoby się jakoś zrobić, żeby na Arm.eu się kiedyś pojawił materiał związany z tą grą. O. I żeby tam nie patrzymy, co będzie publikowane. Chodzi tylko o to, żeby ludzie wiedzieli, że ta gra wyszła. O. Zdarzało nam się sprzedawać takie gwarancje. Na przykład jak wyszło Tomb Raider w pigułce, to było przy okazji premiery Tomb Raidera i wyszliśmy z taką inicjatywą, że chodzi Tomb Raider, moglibyśmy zrobić Tomb Raidera w pigułce. Więc takie rzeczy, na takie umowy zdarzało nam się zgadzać czasem z wydawcami, jak mieli duże budżety i chcieli jakoś te pieniądze zużyć. Jest pewnie kwota, przy której byś się ugiął i zrobił płatną recenzję. Nie. Nie wydaje mi się. Bo nie jestem łasy na kasę. Za milion też nie. Nie wydaje mi się, żebym zrobił płatną recenzję. Nie chodzi o to, że nie chciałbym takich pieniędzy, bo bardzo bym chciał takie pieniądze. Uratowałyby mi skórę mocno takie pieniądze. Ale chodzi o to, żeby byłbym spalony do końca życia. Za marny milion złotych? Milion złotych to nie są takie wielkie pieniądze, żeby się spalić do końca życia i żeby być pośmiewiskiem już do reszty. Jeżeli miałaby być to faktycznie taka, wiecie, taka nielegalna recenzja, że coś, czego nie wolno zrobić. Nie wolno zrobić płatnej recenzji i zataić, że to jest płatna recenzja. Materiał sponsorowany za milion złotych? Zrobiłbym. Bez problemu, bez wahania zrobiłbym dobrze oznaczony materiał sponsorowany. Nie zrobiłbym w życiu płatnej recenzji takiej ukrytej za milion. Za żadne pieniądze. Może za 100 milionów, ale nikt by mi nie dał 100 milionów, więc to są takie... Jeżeli rozmawiamy o realnej sytuacji, że ktoś, nie wiem, że nie, że ktoś oddałby mi całą ziemię we władanie, tylko że faktycznie ktoś dałby mi jakieś duże pieniądze, które są logicznie do ogarnięcia, to nie. W życiu bym tak nie zrobił. Okej, to wiemy, że się sprzedaże 100 milionów, to teraz się targujemy. Bo jakby to było 100 milionów faktycznie, to bym po prostu mógł przyjść i powiedzieć: słuchajcie, zrobiłem Big Brain Move i za 100 milionów złotych sprzedałem recenzję. To jest sprzedana recenzja, nie patrzcie na nią, nie patrzcie na to, co tam powiedziałem, bo była sprzedana, ale mam teraz 100 milionów i zrobię wam najlepszy serwis o grach w historii.
a potem pojadę na wakacje na 30 lat. Ale wiecie co, chyba masz rację, sumicki kupiec. Za 100 milionów bym sprzedał recenzję, masz rację. Sprzedałbym za 100 milionów recenzję, bo teraz sobie zdałem sprawę, że jakbym dostał 100 milionów, to po prostu zamknąłbym serwis i przeszedł na wcześniejszą emeryturę. I to by był koniec. I już byście mnie więcej w internecie nie zobaczyli. I wtedy miałbym głęboko w poważaniu, czy sprzedałem recenzję, czy nie. Myślę, że w sytuacji dla mojego zdrowia psychicznego zrobiłbym coś takiego. Tu proboszcz. Cześć. Dziękuję za subskrypcję. Więc przyznam się bez bicia. Za 100 milionów zniknąłbym po prostu, sprzedałbym reckę i miałbym to gdzieś. Uważam, że sprzedanie recki nie jest aż tak tragicznym przewinieniem, żeby 100 milionów 100 milionom powiedzieć nie. Milion bym olał, miliona bym nie wziął. Milion to jest zdecydowanie za mało, żeby sobie ułożyć życie. Ale za stówę jasne. Za stówę zrobiłbym nawet kolab z kim bym zrobił kolab za 100 milionów? Z Carrionerem. Ale on by ze mną nie zrobił, więc... Chociaż za 100 milionów może by zrobił. Jakby też dostał 100 milionów. Czy to by była wielka szkoda, jakbym zamknął serwis? Prędzej czy później go zamknę, Lubun. To nie będzie coś, co istnieje wiecznie. Nadejdzie taki dzień, że go zamknę. Tak czy inaczej. A z dwojga złego? Z dwojga złego wolałbym zamknąć serwis i mieć 100 milionów w kieszeni, niż zamknąć serwis i mieć z tego nic. Tak jakby ktoś dzisiaj przyszedł i powiedział, masz tu 100 milionów złotych. Dziękuję ślicznie. Czy zamknę, czy sam umrze? Jaka jest różnica między zamknięciem a umarciem? Bo jeżeli by sam umarł, to znaczy, że przestałem nad nim pracować, czyli że go zamknąłem. Bardzo chciałbym, żeby przyszedł taki dzień, kiedy po prostu przyjdę, usiądę przed kamerą i powiem, hej, słuchajcie, kochani, to zamykam Arundhati. To jest koniec, nie będzie więcej filmów. I dziękuję, że byliście z nami przez tyle lat. I to by było dla mnie idealne zwieńczenie, a nie w momencie, kiedy po prostu... chyba już rozumiem, o co chodzi, że nikt po prostu już go nie ogląda, tak? Tak, to w ogóle to wolałbym na własnych warunkach odejść, niż żeby po prostu pewnego dnia nie było już w ogóle widzów. Ups. Absolutnie szczerze, patrząc na to, że Arundhati ma 12 lat, to myślę, że ten moment nastąpi raczej prędzej niż później. 20 lat w tym samym zawodzie to jest cholernie dużo, nie? Kto by chciał 20 lat robić jedno i to samo? Wydaje mi się, że jest większa szansa, że w tej dekadzie Arundhati zostanie zamknięte, niż to, że będzie jeszcze trwało drugie tyle. To jest cholera 12 lat mojego życia, jakby nie było, nie?
Czy lubię to, co robię? Uwielbiam robić to, co robię. Bardzo lubię robić to, co robię. Wielką przyjemność sprawia mi pisanie swoich materiałów. Natomiast... chciałbym móc mieć bardziej wolną rękę w tym, co robię. Móc robić więcej materiałów, które wiem, że się nie obejrzą. Bardzo często nie robię materiałów... Mam długą listę materiałów, które chcę zrobić i zawsze wybieram z nich te materiały, które myślę... No nie zawsze. W 90% przypadkach wybieram te materiały, które wiem, że mają większe szanse na lepsze wyświetlenia. Czasem się wyłamuję i robię dla przyjemności coś tylko dlatego, że chcę, a nie, i mimo że wiem, że nikt tego nie będzie chciał oglądać. Ale w większości to są materiały, które powiedzmy stanowią kompromis między tym, co mi sprawia przyjemność, a ma szansę zainteresować widownię. I to jest jedyna rzecz, której mi brakuje, taka większa dowolność w tym... No kurde, przestańcie mnie faulować. Większa dowolność w tym, co publikuję. Bo nie mogę sobie pozwolić na to, żeby usiąść na przykład na miesiąc i przez miesiąc robić jeden film. No zwyczajnie nie mogę. Właśnie to nie chodzi o to, że to są jakieś filmiki, które by się nie obejrzały, bo to nie jest problem. Problemem jest to, że one zabierają czas na inne filmy. Jak robię taki film jeden, to nie mogę w tym samym czasie zrobić innego materiału. I to właśnie chodzi o to, że doba ma określoną liczbę godzin, bo gdyby to ode mnie zależało, to jasne, wrzuciłbym na RN2EU, czy nawet na główny kanał, tą 6-godzinną analizę Final Fantasy, tylko zrobienie jej zajmie mi pół roku, a ja nie mam pół roku, żeby poświęcić na ten jeden materiał. Taki mamy... Tak to działa, no. Ups. Dobra, muszę się trochę skupić. Nie pomaga mi fakt, że wszystkie kropki na cholernym radarze są czerwone i nie wiem, gdzie są moi piłkarze. No, dzięki Bogu, w ostatniej chwili. Jak przyjdzie czas zamknięcia RMDTU, to prawdopodobnie będę albo kompletnie wypalony i nie będę już chciał robić takich rzeczy. Albo nie będę miał czasu, bo będę miał inną pracę wtedy. Zobaczymy, no. Nie wiem, nikt nie wie, co przyniesie przyszłość. I życzę sobie, żeby RMDTU trwało jeszcze długo, bo lubię tę pracę. Damn! Dzięki wielkie za rajda! Wow! To prawdziwy Dem zrobił mi tutaj rajda. Sorry, nawet nie umiem teraz aktorzyć nawet, bo staram się nie przegrać meczu z Ajaxem, ale dziękuję. Dziękuję bardzo za zrajdowanie mnie. To zmieniam temat, bo mieliśmy bardzo poważne tematy o życiu i śmierci, więc lepiej pogadajmy o czymś śmiesznym. Co jest śmieszne? Nic mi nie przychodzi do głowy. Toż to ja. Bez jest śmieszny. Ale że gra czy czapka? No nie. Ani cholery nie potrafię tego. Cztery jeden. Czekajcie, może zdążę między tym jeszcze się napić? Niestety trafiliście na najgorszy możliwy livestream, więc nie wiem, czy powinniście dziękować Demowi za to, że was tutaj przyprowadził, ale ja gram w gry na telefonie sprzed 20 lat prawie.
I to jeszcze w FIFA, więc przykro mi. Pięć do jednego może być. Pięćset punktów prestiżu, aż za półfinał. Ciekawe, ile dostanę za finał, jak wygram. Dobra, mogę zasymulować, nawet jak przegram, to powinno być w porządku. 0-0, nie jest źle. Dalej mam dużą przewagę. To też zasymuluję. Raz się jolo. Wygrałem, 3-0, okej. Te cholery mnie wcześniej tłukły jakimś cudem. I znowu 1-1. To jest podejrzane, że oni są tacy dobrzy. You won the Italian Serie A and qualified for the Supercoppa Nazionale. To już prawie koniec? O, w mordę. Okej, finał. Czemu gram z takim żenującym zespołem? Finał. Jezus Maria, znaczy, że będę mógł zaraz przestać grać. Aha, jakieś śliczne koszulki mają. Dobra. No to trzeba im skopać tyłki w dobrej sprawie. Śmieszne mają te ciuszki. Na moim telefonie wyglądają trochę lepiej, bo przez wyjście wideo się trochę rozlewają te kolory. One mają bardziej taką jakby kratę, jak te, że nie klauny, to takie u króli, to takie harlekiny u króli, jak to się nazywa? To jestery takie. Więc mają taki bardziej kratę pattern w dwóch barwach, ale błazen, o, ale tego nie widać za bardzo na przechwytywarce. Jestery, pięknie określiłem. Jokery. I 2-0. Jopki. Walety. Średnio czekam na nowego Batmana w sumie. Nie jarają mnie te super poważne filmy o superbohaterach. Chociaż Justice League Snydera mi się całkiem podobał. A na pewno bardziej niż ten zwykły. Ja lubię śmieszne filmy o superbohaterach. Na przykład The Suicide Squad to był jeden z najlepszych filmów zeszłego roku, jaki widziałem. Był naprawdę bardzo dobry. A był od DC. Widziałem film Joker i podobał mi się, chociaż zmęczony do pożygu w mediach. Jest tak przehypowany, ale podobał mi się, jak byłem na nim w kinie. Logan był świetny. Okej, Gorgox. Dobra, macie rację. Jest kilka takich, które są fajne. Logan był super. Ale właśnie Logan nie był z filmem superbohaterskim na dobrą sprawę. To był tutaj taki... Kurde, nie strzeliłem z rozpędu. O Jezu, widziałem serbski film i żałuję, że widziałem. Był taki okres, kiedy próbowałem być super krawędziowy i oglądałem wszystkie takie najróżniejsze rzeczy. I serbski film zaprosiłem kumpla, bo robiliśmy sobie nocy filmowe. I mówię, kurde, jaki hardkorowy film sobie obejrzymy, serbski film. I o Jezus Maria, jak żałowałem.
I w sumie od serbskiego filmu mi się znudziło oglądanie tych takich obrzydliwych, paskudnych filmów. A oglądałem na przykład taką serię filmów, nie były nawet filmy, to były po prostu snafy i nazywały się Guinea Pig i polegały na tym, że przez godzinę tam torturowali jakąś babę. I to było wszystko, mam nadzieję, ukartowane, ale obrzydliwe. I w ogóle mi to nie sprawiało radości, ale ponieważ byłem super mroczny, to oglądałem i udawałem, że super, bardzo mi się podoba. Ludzką stonogę też widziałem. I no, miałem tam taką właśnie edgy fazę i kiedy oglądałem tego typu rzeczy. Najbardziej lubię, oprócz takich filmów science fiction i fantasy i tak dalej, tych takich super popularnych w dzisiejszych czasach, super bohaterskich, to lubię filmy, które robią mindfucka, które mają jakiś super plot twist i są wciągające, albo które mają jakieś pokręcone podróże w czasie i tak dalej. To tego typu rzeczy lubię. Jak Fight Club, albo... Au. Zrobimy tak, tak i gol. Nie gol. Nie, Fight Club nie ma podróży w czasie, ale Fight Club ma mindfucki. Na pewno znalazłbym lepszy przykład, gdybym nie był w środku meczu. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, że Fight Club jest fajnym filmem, bo jest niespodziewany. Symuluj rewanż, za późno. Już będzie grany. Ja jestem teraz w pasiakach, tak? Nawet nie zwróciłem uwagi, bo się zagadałem. Sorry, nie nadążę z czatem niestety, bo nie mogę się skupić na wszystkim naraz. Czy to nie jest tak, że takie filmy dobrze się ogląda tylko raz? No pewnie tak, ale nie zamierzam ich oglądać więcej niż raz. O, i przez jakiś czas miałem wielką fazę na Davida Lyncha. To jak miałem fazę na dziwne filmy, bo bardzo lubiłem też surrealistyczne filmy. I na przykład Głowę do wycierania oglądałem, albo Elephant Man, albo tego typu rzeczy. I dalej lubię Lyncha, ale raczej takie jego normalniejsze rzeczy, o ile można nazwać filmy Lyncha normalniejszymi. Jest takie bardziej ugruntowane jak Twin Peaks, czy Lost Highway i tak dalej. Ale jestem fanem twórczości Lyncha ogólnie. Uwielbiałem jego webserię, która się nazywała Rabbits. O, Truman Show był super, Dzień Świstaka. No to są właśnie takie filmy, które bardzo lubię też, ale to chyba też muszę mieć na nie dobry nastrój, żeby po prostu się wciągnąć w nie i mieć ochotę na takie jakieś przemyślenia. Chociaż nie wiem, jakie przemyślenia wielkie można mieć w Dniu Świstaka. Dzień Świstaka mnie na przykład przeraża. Nie, Dune Lyncha nie lubię, strasznie nudna. Gdyby nie to, że jest nudna, to by była bardzo ciekawa, bo jest fantastyczna artystycznie i ma bardzo stylówę taką typowo lynchowską. Fajnie jest zobaczyć Lyncha, który ma duży budżet, ale jest cholernie nudny, po prostu. Do niego... nie umiem trafić w piłkę, fuck. Co ja w ogóle robię? Ojca Chrzestnego widziałem. Świetny film. Książkę muszę nadrobić. O, to jest dobry pomysł. Powinienem nadrobić książkę. Mnie przeraża Dzień Świstaka w takiej formie, że co by było, gdyby utknąć w takim Dniu Świstaka, który się nigdy nie skończy. Takiej pętli, z której się nie da wydostać. I uważam, że to jest najgorsza forma piekła, jaka istnieje. Bo przy pierwszych 1000 razy to może być zabawne, ale przeżywać ten sam dzień miliardy, triliardy razy i na pewnym etapie człowiek już zrobił dosłownie wszystko, co się da zrobić.
I to, czy wstanie z łóżka, nie wstanie z łóżka, nie ma żadnego najmniejszego sensu i nie da się tego skończyć w żadnym momencie. Nie da się nawet zabić. To jest dopiero przerażające dla mnie. Taka idea, że nie można, nie można napisać książki, bo następnego dnia ta książka nie będzie istnieć, nie można w żaden sposób się wyrazić kreatywnie, artystycznie. Można się przez 1000 lat bawić w mordowanie wszystkich i tak dalej, ale na pewnym etapie no po prostu... A, dlatego na przykład kwestia życia po życiu jest też taka przerażająca, bo to jest w zasadzie dokładnie to. Na pewnym etapie zrobi się dosłownie wszystko. I co dalej? O, jest serial Good Place, który zaczyna się jak komedia, a potem się robi... Potem dalej jest komedią, ale jest bardzo też taki filozoficzny. Jest bardzo fajnym serialem, polecam. Ja jeżeli przeżyjecie cringe, bo ja nie cierpię tego amerykańskiego cringe'u w serialach i to mnie mocno uwierało przez długi czas. Ale ogólnie jest super serial, pomijając to, że środek jest rozciągnięty, żeby było więcej sezonów, ale początek, końcówka, super serial naprawdę. Nie widziałem ani Na skraju jutra, ani Palm Springs chyba. Muszę zrobić kiedyś jakiś taki post i popytać ludzi jakieś takie fajne mindfuckowe filmy. Wygrałem Copa Nacionale, kochani, i zakwalifikowałem się do Super Copa Nacionale. Nie widziałem jeszcze nowego Ghostbusters. Odstraszyły mnie recenzje trochę. Znaczy, bo słyszałem, że jest fajny, ale właśnie, że za bardzo nostalgiczny. Jakoś tak nie miałem nastroju na coś takiego. Ojej. No trzeba teraz jeszcze Bayern w finale zaorać. Gram na telefonie, panie... 4 lipca. O, na takim O-Engage'u ślicznym. Jojo Rabbit widziałem. I spodziewałem się komedii, bo Taika Waititi i w ogóle ludzie mówili, że śmieszny film. I obejrzałem i byłem zdruzgotany z końcem Jojo Rabbit, bo wcale nie był zabawny, był bardzo smutny, ale świetny. Dzień Świra... Dzień Świra to jest taka, to jest jeden z moich ulubionych filmów i rozumiem, czemu ludzie nazywają ten film komedią, ale to jest faktycznie taki śmiech przez łzy. Co gorsza, on się nie tylko nie starzeje, ten film, ale z każdym rokiem jest jakimś cudem coraz bardziej aktualny. I Dzień Świra to jest moja topka filmowa. A im jestem starszy, tym bardziej się czuję jak główny bohater. Tylko przynajmniej nie uczę w szkole. Tyle dobrze. Bardzo mi żal nauczycieli w Polsce i lekarzy w Polsce. I mam kumpla, który odkąd pamiętam chciał zostać lekarzem. I uczył się, strasznie się dużo uczył i siedział po nocach i nie miał nigdy wolnego czasu, bo ciągle jakieś tam się szykował, żeby najpierw maturę z biologii ogarnąć, żeby dostać dobry wynik, żeby dostać się do szkoły, którą chciał. Potem na tych studiach się tyle uczył, on tam chyba 10 lat w ogóle, potem ileś tam lat praktyk, coś tam. I co on z tego ma? Moim zdaniem, znaczy, ja wiem, że robi to, co kocha, ale moim zdaniem no, zmarnował sobie to życie, jakby nie było. Dostaje jakieś marne ochłapy pieniędzy, ledwo koniec z końcem. Wiąże, ma rodzinę, szczęśliwy jest niby i tak dalej, ale mało czasu dla tej rodziny ma. Jest tym lekarzem, pacjenci niewdzięczni często. Rząd niewdzięczny, ludzie niewdzięczni, nastroje społeczne w kierunku lekarzy nie najlepsze.
wielokrotnie rozważał, czy nie wyjechać za granicę w ogóle, żeby zostać lekarzem w innym kraju, bo czasami nie wytrzymuje po prostu presji i wszystkiego. I sam sobie to zrobił. I pamiętam jeszcze za czasów licealnych, ten kurczę, naprawdę chcesz się cisnąć w bycie lekarzem i w ogóle... I on podjął taką decyzję i mi go jest strasznie żal, bo to jest strasznie inteligentny człowiek i ja rozumiem, że to jest coś, to jest jego pasja, jakieś tam jego powołanie i że pomaga ludziom, bo musi być ktoś, kto tym ludziom pomoże. No muszą istnieć lekarze, bo mielibyśmy przerąbane. Ale jest mi go zwyczajnie żal jako mojego przyjaciela, że on się musi tak przez całe życie męczyć. To jest dla mnie niesłychane, że człowiek z tej swojej pasji, czy z takiego jakiegoś czegoś, tak bardzo jest w stanie iść pod prąd i się wycierpieć w zasadzie dla niczego ostatecznie. Smutno to jakoś tak. Więc łączę się w bólu. I z nauczycielami również, bo przecież Jezus Maria, dzieciaki to są takie małe kurwie. Straszne w ogóle. Na samą myśl, żeby z tymi niewdzięcznymi, małymi bachorami. Jeszcze w szkołach, jak są małe te dzieci, one nie za dużo ogarniają, to spoko, ale z takimi nastolatkami. To jest najgorszy możliwy wiek. Pomijając tematy polityczne, tak, myślę, że mniej więcej wiem, co się dzieje w Polsce, jak wyglądają sprawy politycznie w kraju. Staram się zbyt dużo tym nie interesować, żeby się nie martwić i nie stresować, ale ogólny obraz tego, co się tam dzieje w kraju, wiem. Wiem o Polskim Ładzie, wiem o sytuacji pandemicznej, siłą rzeczy takie rzeczy do mnie przeciekają. Z różnych źródeł. No, ale wyobrażam sobie, kurczę, pamiętam jak ja chodziłem do szkoły i jakim byłem małym, niewdzięcznym kurwiem i moi koledzy z klasy też byli małymi, niewdzięcznymi kurwiami. I ci biedni, dorośli ludzie muszą znosić najdurniejszy wiek ludzki, kiedy się nic... Dzieciaki gówno wiedzą, a myślą, że wiedzą wszystko i pozjadały wszystkie rozumy. I to jest straszne. To jest... Więc wielkie propsy dla nauczycieli, że to wytrzymują. Uff, jeszcze super Copa Nacionale tylko. Czy wiem, co się dzieje w Ekstraklasie i że Legia spadnie do pierwszej ligi? Nie mam pojęcia. Nie znam się w ogóle na sporcie. Anyway, jeżeli jesteście związani ze służbą zdrowia, jeżeli jesteście nauczycielami, jeżeli pracujecie w jakiejś niedocenionej w ogóle grupie, to dzięki po prostu, że jesteście, bo kurde, nikt was nie docenia, nikt wam nie płaci tyle, ile powinniście zarabiać, a bez was by się świat rozpadł po prostu. Sorry, ale myślę, że bez szefa Starbucksa, który zarabia tam miliony, byśmy sobie poradzili. Bez nauczycieli i lekarzy i nawet takim ludzi, nie wiem, jak co wywożą śmieci, pracują w sklepach. Każdy taki zawód, który jest wymagany, to byśmy po prostu padli. Programiści to chociaż jeszcze w odpowiednich segmentach mają szansę dobrze zarobić. A jak ktoś na przykład wywozi śmieci, to na co on może liczyć? Nie dość, że pracuje w ciężkich warunkach, że słabo często zarabia,
to jeszcze się z niego dzieciaki na ulicy śmieją, bo są durne i nie zdają sobie sprawy, jaki to jest ważny zawód. I że dzięki temu to oni nie muszą tego robić osobiście. Kto myśli o kierowcy autobusu? Kurczę, dobrze, że jesteście. Żadna uczciwa praca nie powinna być powodem do tego, żeby się z kogokolwiek śmiać. To i tak jest dużo więcej niż nie jeden leniuch jest w stanie sobą reprezentować, więc każda praca na propsie. Oj, Żyćko nie jest fair. Jakby Żyćko było fair, to bym teraz nie zarabiał pieniędzy grając w gry wideo na przykład. Tak mi się wydaje. Ja myślę, że jestem bardzo uprzywilejowaną osobą życiowo, mimo wszystko w wielkiej skali rzeczy. Ja uważam, że mam tak dobrze w życiu, że czasem mi jest aż głupio narzekać, jak coś jest nie tak, bo... Czy no mam jedzenie na stole, mam cieplutko, mam gdzie mieszkać i robię to, co lubię. To jest więcej niż może większość ludzi na tej planecie o sobie powiedzieć. I mam giereczki i mogę grać na Engage'u. Ukochany Engage. Siemek. O ty kurde. Jak mnie tu wziął? O, ho, 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 było blisko. A ja się bardzo cieszę. Ja uważam ogólnie, całe życie uważałem, że ja mam bardzo dobre życie. Znam wiele osób, które na przykład całe życie narzekają na swoje żyćko, mimo że uważam, że mają całkiem nieźle. A ja myślę, że mimo wszystko jestem, że jestem zadowolony przez całe życie. Jej! Z tego, co mam. Nie muszę mieć więcej. Oby było tak, jak jest. Będzie spoko. Ale jakbyście mieli 100 milionów i chcieli mnie wysłać na wcześniejszą emeryturę, też bym się nie obraził. Jestem jak najbardziej za 100 milionów, nawet dziś. Jakby mnie kto wykupił, byłbym dozgonnie wdzięczny. Jakiś Elon Musk albo coś. Jej, wygrałem Super Coppa Nazionale. Teraz dopiero będę milionerem. Win one, two domestic super cup, second time in a row, and the domestic. I to za to jest tylko 60 punktów. Jeszcze European Super Cup, tak? Z serii. Dobrze, to gram jeszcze to. 100 milionów nie mam, ale masz słupka. Dzięki, Helfa. Lubon. Bardzo rzadko gram sam dla siebie. Na streamach się czasem staram przemycać gierki, w które chcę zagrać, bo to jest taka możliwość, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. Ale nie, zazwyczaj poza ekranem nie gram. Gram albo w rzeczy do recenzji, albo w rzeczy na streamach. Nie mam więcej czasu. No bo kiedy? Teraz na przykład wyobraźcie sobie dzisiaj. Cały dzień szykowałem materiał do publikacji. Jeszcze go rano montowałem. Potem go opublikowałem. Poszedłem zjeść obiad i od razu usiadłem do streama.
Jak skończę tego streama, to będzie już u mnie po 22, u was po 23. No i co mi zostało? Łóżeczko i spanko. Nie ma już czasu na więcej grania. No i tak wygląda mój tydzień zazwyczaj. Teraz jeszcze w sobotę będę streamował Dungeon Keepera. No i to będzie moje granko na ten tydzień, bo bardzo lubię Dungeon Keepera. Nic nie, zazwyczaj poza streamami staram się chodzić wcześniej spać, bo wstaję wcześniej. Rano chodzę na siłownię, zacząłem po przerwie świątecznej znowu. Z samego ranka na siłownię. Zrobić sobie śniadanko, siadam do pracy, potem przerwa na obiadowa. Po przerwie obiadowej znowu wracam do pracy. Potem po pracy streamek, a potem już jest późno, jestem wycieńczony, bo 15 godzin na nogach średnio. No już nie mam siły. Poza tym im jestem starszy, tym ogólnie mam mniej energii. To już jest... Po 30 zacząłem to bardziej odczuwać, że z każdym rokiem jakoś tak ciężej jest maratony takie walić, nie? Oddawaj piłkę. A zatem prawda jest też taka, że jak siedzę 12 godzin w ekranie, to już mi się potem nie chce grać w gry. Ostatnie, o czym myślę, to żeby jeszcze siedzieć przed konsolą czy przed komputerem po parunastu godzinach przed komputerem. No najłatwiej to pewnie, żebym zobaczył wiadomość, to na pewno nie mediami społecznościowymi, bo tam dostajemy mnóstwo, najłatwiej na maila. archon@arn.eu albo po prostu arn@arn.eu, bo wtedy na pewno ktoś zobaczy tego maila. Bo na socjalkach takiej gwarancji nie ma, bo tam się dzieje mnóstwo rzeczy ciągle. Bardzo łatwo jest coś przegapić. Ogólnie klasyczna droga mailowa w kontaktach jest zawsze najlepsza. Czy miałbym jeszcze siłę wbić pęcherz ze stali w rockbandach? Oczywiście. Tak samo jak mam nadzieję, że będę w stanie znowu przejść całego Dungeon Keepera na streamie w sobotę. To jest mój własny prezent urodzinowy dla samego siebie. Ale po 2 latach przerwy, no teraz będą 3 lata przerwy w sumie prawie, zastanawiam się, czy będę w stanie dać radę zrobić całe gramytatywnie 24 godziny bez spanka. Bo wytrzymać 24 godziny bez spanka to jest jedno, ale prowadzić akcje, angażować się, wkładać energię, grać, biegać, załatwiać formalności przez 24 godziny i pompować tę energię, to jest zupełnie coś innego mimo wszystko. Au. Grałem w Lego Rock Band. Pyk. O, fuck, jak spudłowałem. O, ho, 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 ho. Nie mogę się wspomagać kawą ani żadnymi energetykami. Powiem wam w sekrecie, że zdarzało mi się, jak się napełniałem energetykami na gramytatywnie. Przestałem to robić, bo na pewnym etapie z wiekiem bywało tak, że o 1 czy 2 w nocy znikałem na chwilę, bo szedłem wymiotować po prostu. Organizm już nie dawał rady. I robiło mi się tak niedobrze, że w trakcie gramytatywnie znikałem w toalecie. 2600 punktów prestiżu. Bardzo ładnie. I
i skończyłem sezon drugi z sercem dobrze, według lekarzy. Starczy na dzisiaj. Jej! O, jak dobrze! Pauzuj się. O, jak cudownie. O, jak cudownie. Jak cudownie. O! Dwa sezony za nami, jeszcze trzy. Back. Exit career. Yes. Jeszcze sprawdzę, czy się zapisało. Zapisało. I teraz, jeśli dobrze rozumiem, mógłbym po prostu przegrać te dwa sezony, nic nie zrobić w te dwa sezony i tak bym wygrał. Znaczy, nie przegrałbym, po prostu by się skończyło, bo mógłbym stracić maksymalnie 2000 punktów chyba. Max jest 10 sezonów, z tego co pamiętam. Jak zaczynałem karierę, to było napisane, że gra się przez 5 lat. Więc teoretycznie mógłbym zasymulować wszystko, ale nie chciałbym tego zrobić, bo chciałbym przejść tę grę prawidłowo, chciałbym ją przejść normalnie. Dobra, widzimy się prawdopodobnie jutro na streamku kolejnym. Zobaczymy z czego. Może z FIFA, może z San Andreas. Dzisiaj zagłosowaliście na FIFA, więc była FIFA. Ja uciekam zjeść jakąś kolację w sumie, bo jeszcze miałbym rajda do kogoś. A kto dzisiaj streamuje fajny? Zobaczmy, czy mam kogoś fajnego. A w sumie, zanim to zrobię, to spiszę sobie numerki. 2703. Jakbym miał czas, to bym grał w Finala. I Shider mnie zachęca, żebym grał w Finala. I wszyscy mnie zachęcają. Ja nie mam czasu, no. Może na streamku? Czy Medużak teraz streamuje? Zobaczmy. A ona jest taka duża, ta Meduża? To ją zaoramy. Raid. Meduża. Hihi. Dobra. To w sumie tyle w temacie. Widzimy się jutro. Dobrej nocy i oglądajcie recenzję GameStation 5 na RMWTU. Patki!